Witam Państwa w programie Sporty Amatorskie. Dzisiaj porozmawiamy o sporcie, który jest bardzo popularny. Widać na osiedlach mnóstwo hulajnóg. Można jeździć hulajnogami sobie po prostu chodnikiem do pracy, do szkoły. Są też hulajnogi elektryczne, ale są też hulajnogi, na których można robić triki. I właśnie jesteśmy na koszalińskim skateparku przy Gwardii Koszalin i ze mną jest ekipa młodych chłopaków, która właśnie ćwiczy taką uliczną ekwilibrystykę, można powiedzieć, na hulajnogach i ze mną jest Bartosz Musiał. Cześć. Dzień dobry. Powiedz, jak to w Twoim wypadku wyglądało? Kiedy zainteresowałeś się hulajnogą i kiedy zrozumiałeś, że można jeździć nią po rurkach, po rampach i tak dalej? To było gdzieś ze 2 lata temu. Kolega z klasy kupił hulajnogę, pokazał to wszystko. To wtedy na urodziny dostałem hulajnogę od rodziców. Tam na początku przyszedłem, trochę pojeździłem. Gdzieś miałem z pół roku przerwy i dopiero potem przyszedłem na skatepark i zacząłem tak naprawdę jeździć. I od tego czasu już gdzieś jest tak rok takiego jeżdżenia dzień w dzień i ćwiczenia i katowania różnych nowych trików. Czy ta ekipa takich streetowych, ulicznych hulajnogistów, może tak można powiedzieć, jest duża w Koszalinie? Jaka to jest ekipa? No, to jest kilkadziesiąt osób? No w Koszalinie jest dosyć sporo, oprócz hulajnóg też są rowery, deskorolki, rolki i wszystko, na czym można jeździć po skateparku. W jakim jesteście gdzieś w wieku? 15 lat. Ale są też oczywiście tutaj młodsi. Młodsi, starszych raczej tak średnio. Tak czyli sport dla bardzo młodych chłopaków. Dziewczyny może też jeżdżą? Parę jest w Koszalinie, w Polsce też dużo jeździ i też dużo starszych osób też jeździ, bo akurat w Koszalinie jeżdżą młodsi i w naszym wieku. Gdzie najczęściej w Koszalinie można Was spotkać? Jesteśmy tutaj na skateparku na Gwardii, ale pewnie są też inne miejsca, gdzie jeździcie. Jest skatepark na Dolinie i osoby, które jeżdżą na streetie, bo są dwa różne rodzaje jeżdżenia, park i street, to osoby jeżdżą po różnych na przykład miejscówkach na mieście, jakieś schody, rurki i takiego typu rzeczy. A powiedz, czym się właśnie różni park od streetu? Park to jest kręcenie, wyskakiwanie w powietrze i robienie na przykład backflipów i frontflipów, czyli obrócenie siebie tam pełnego do tyłu albo do przodu, a street to są głównie rurki, murki, zeskakiwanie z jakichś schodów i tak dalej. To jest na przykład street. Tutaj jesteśmy teraz na skateparku koszalińskim. Fajnie tutaj, że się spotykacie, że jeździcie, ale do pełni szczęścia chyba trochę brakuje Wam tutaj. No brakuje od dłuższego czasu. Tak naprawdę da się jeździć tylko po tej stronie skateparku. Cała ta tutaj nawierzchnia jest po prostu, nie da się po niej jeździć, bo wystają kamyczki i tu jest w miarę jeszcze gładko, ale tam to naprawdę nie da się w ogóle jeździć. Mam nadzieję, że oglądają nas tutaj urzędnicy, którzy może pomogą młodym chłopakom poprawić warunki jazdy. Jak to wygląda z trikami? Czy z jakiegoś jesteś dumny, że go potrafisz, się go długo uczyłeś? Jak w Twoim przypadku? Wszystko sprawia mi jeżdżenie i tak dalej dużą przyjemność i nie mam ulubionego triku i takiego, z którego na przykład jestem dumny. A chciałbyś jeszcze jakiegoś na przykład nauczyć, czego jeszcze nie umiesz? Backflipa 1.8. I jak to, jakbyś mógł to go opisać? No to się podjeżdża pod rampę, robi się backflipa i rotuje się ciałem o 180 stopni i jak się podjeżdża pod rampę, to się zjeżdża tak w dół. No to życzymy Ci, żebyś się szybko nauczył tego triku. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. I z nami jest kolejny zawodnik, Kacper Piaskowski. Cześć. Dzień dobry. Jak to w Twoim przypadku wyglądało? Kiedy się zainteresowałeś tą hulajnogą i pojąłeś, że można nią jeździć w taki sposób właśnie? Rok temu w wakacje zachęcił mnie Bartek do jazdy na hulajnodze, więc pomyślałem, że to może być dobry sposób. Zacząłem oglądać filmy na YouTubie i uczyć się tych różnych trików. No właśnie, ja zauważyłem jedno co, że tutaj prawie nikt nie ma ochraniaczy. Czy często zdarzają się kontuzje? Czy to jest bezpieczne tak bez ochraniaczy jeździć? Szczerze powiem panu, że jak ktoś już umie triki, to
no jak coś wyjdzie, to no nie ma żadnych kolizji. Ale jak próbuje się jakichś nowych trików, to lepiej mieć kask na sobie. A próbowałeś deskorolki czy rolek? Dlaczego akurat z tego wszystkiego ta hulajnoga jest dla ciebie taka najlepsza? Próbowałem jeździć na BMX-ie i na desce, ale jakoś nie za bardzo. Mi się wydaje, że po prostu jakoś z hulajnogą czuję się lepiej. Czy obecnie ta hulajnoga jest bardzo popularna? Widzisz to na ulicach, ale też sporo osób się interesuje właśnie taką jazdą streetową. Właśnie to jest większość streetowców, mało osób jeździ na parku. No ja akurat jestem parkowcem, więc lubię rampy, lubię duże wyskoki, ale nie ma tutaj zbytnio warunków. No właśnie, o tych warunkach porozmawiajmy. Fajnie, że jest to miejsce, ale mogłoby być lepsze. Co mogłoby twoim zdaniem tutaj jeszcze powstać, żebyście byli w pełni zadowoleni? Na pewno zmienić nawierzchnię tutaj i tam, bo tam to w ogóle się nie da jeździć. Więcej murków, flatowych rurek, kwadratowych, niskich. I najlepiej wyburzyć tamtą rurę i zrobić flyboxa. To jest coś połączenia quatera i bęku. Że wygląda to, ma się quater i zjazd w dół. Coś, co wybija. Gdyby do was przyszedł jakiś urzędnik, który ma wpływ na to, to byście mu wytłumaczyli dokładnie, tak, co trzeba by było zrobić. Tak. A jakie są twoje ulubione triki, albo nad którym najdłużej pracowałeś i byłeś dumny, że w końcu ci wyszedł? Double whips flat, to jest obkręcenie dekiem dwa razy na flacie. Na pewno byłeś dumny, kiedy ci to wyszło. Tak. I z nami jest kolejny młody zawodnik, Szymon Stąpor. Cześć. Dobry. No, ty wyglądasz na młodego. Ile ty masz lat? 13. 13 lat. I od ilu jeździsz tak już, no można powiedzieć, profesjonalnie na tej hulajnodze? Rok minie niedługo. I co się przez ten rok nauczyłeś? Jakich trików? Może jakieś nazwy byś powymieniał? Bordsla, czyli jazda na rurce, w górę, w dół. Fibel, czyli jazda po murku. Tailwhip, obkręcanie podestem o 360 stopni pod sobą. Degrab, czyli dotknięcie podestu w powietrzu. No i wiele różnych trików, to tam trochę dużo wymieniania. No, dużo wymieniania, to też dużo trenowania, tyle tych trików się nauczyłeś przez ten rok. Jak dużo spędzasz czasu właśnie na jeździe na hulajnodze? Codziennie, tak po parę godzin, to teraz wakacje to będzie trochę więcej. W ciągu roku szkolnego tylko weekendy, bo dużo nauki. A jak jest zima? To też jedziemy, jak nie ma śniegu, jak jest śnieg, to jedziemy na przykład do Atrium, na podziemny parking, gdzie jest, można pojeździć sobie, no i poćwiczyć coś na płaskiej powierzchni, jakieś triki. Niektóre hulajnogi mają takie coś, co wystaje z kółek. Do czego to służy? Jest, gdzie 50% na powierzchni deku na murku, że się jedzie i połowa jest na, no, połowa podestu na murku. Okej. Okay. Jak ktoś ma, powiedzmy, wąski podest albo nie umie, to doczepia pegi, jest mu łatwiej. Powiedz mi, czy na przykład rodzice nie martwią się, że sobie coś połamiesz, albo że to jest może być niebezpieczne na przykład? Zależy od triku, jak czasami powiem, że nie wiem, zrobiłem jakiś ciężki trik, nad którym pracowałem trochę długo, to mówię, martwią się i mówią, że w kask mi założyć, ale takie, ale później przemija im to i jeździmy dalej. No. Jak się uczycie nowych trików? Podpatrujecie mistrzów? Są takie filmiki na przykład na YouTubie? Są, jest na przykład grupa hulajnogowa Scooty, gdzie w Warszawie jest siedziba, wielki skatepark pod zakryciem i tam jest szkółka hulajnogowa, które odcinki są na YouTubie. Czy Koszalin to jest fajne miasto do jeżdżenia, czy jednak chciałbyś, żeby było trochę lepiej? Trochę lepiej, no nawierzchnia trochę kiepska, no skateparki już trochę zaniszczone, poniszczone przez graffiti i stare trochę już są. No to życzymy wszystkim hulajnogistom, żeby w Koszalinie poprawiły się warunki dla chłopaków. Naprawdę wiele osób to ćwiczy i warto, żeby mieli dobre, bezpieczne warunki. Z nami jest Jakub Szczęśniak, cześć. Dzień dobry. Jak to u ciebie wyglądało? Czy najpierw zobaczyłeś tu jakichś kolegów, jak jeżdżą i też pozazdrościłeś im? Czy sam gdzieś to zobaczyłeś w telewizji, czy w internecie? Zobaczyłem to w internecie i postanowiłem, że zacznę jeździć w sumie. Ile to już trwa, lat czy miesięcy? Zaczynałem tak poważnie jeździć od tamtych wakacji. No to mamy prawie rok. Co przez ten rok się nauczyłeś? Bo rozumiem, że zaczynałeś i nie umiałeś nic zrobić, a teraz czy możesz się pochwalić? Jakimi trikami?
full whip na przykład. A powiedz mi, jak długo czasu spędzasz na trenowaniu przez ten rok? Czy codziennie po prostu ciebie ciągnie na tą hulajnogę? Praktycznie, że codziennie jestem na skateparku i tak staram się być co po na przykład 5 godzin jakoś tak. No i tutaj widzę, że bardzo wielu kolegów twoich przychodzi. To są wszystko ludzie z różnych szkół, czy wszyscy na przykład jesteście z jednej, czy z różnych części miasta, czy z jednego osiedla? Jak to wygląda? Z praktycznie całego Koszalina i z różnych szkół. A gdzie najbardziej lubisz jeździć jeszcze oprócz tutaj tego skateparku, na którym jesteśmy? Po całym mieście. Masz jakieś życzenia, żeby coś się w Koszalinie dla was może wybudowało, czy polepszyło, tak żebyście mogli bezpiecznie sobie ćwiczyć? Tak, lepsza nawierzchnia i inne też rampy. Jakie powinny być? Na przykład jakieś rurki kwadratowe albo coś, murki. Za nami kolejny odcinek programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj byliśmy na skateparku koszalińskim, tutaj przy Gwardii. Mnóstwo młodych ludzi tutaj ćwiczy na hulajnodze i apelują oni tutaj do ludzi, którzy zarządzają tym skateparkiem, żeby trochę się tutaj poprawiło nawierzchnia, nowe przeszkody, bo rzeczywiście troszeczkę jest to miejsce zapuszczone. Sport jest bardzo popularny, obecnie młodzież jeździ wszędzie tymi hulajnogami. Te, które dzisiaj Państwo widzieli, to są różne hulajnogi. Niektóre kosztują nawet ponad 2000 zł, niektóre są zwykłe, takie seryjne ze sklepów, więc teraz dzieci na urodziny czy pod choinkę po prostu chcą części do hulajnóg i nowe hulajnogi. Jest to wielka moda, wielka eksplozja tych hulajnóg. Na koniec programu jeszcze zapraszamy Państwa na wyniki Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Tam już rozgrywki są bardzo blisko końca, a my widzimy się w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie za tydzień. Dzień.